Cześć, manko. Dziś witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak można zauważyć, bardziej taki odcineczek usługowy. Trochę usług tutaj dzisiaj w mojej wiosce zrobimy. Pozawozimy na jakieś skupy zbóż. Teraz kosimy pszenicę. Ten kawałek, tamten jeszcze chyba będziemy też dzisiaj kosić. Pole numer 11, na które miałem jechać docelowo, to tamto pole jest w takim stanie, że można je niby kosić, ale się jeszcze zastanawiam, czy w ogóle warto mi jest brać taką usługę. Bo usługa jest może dosyć dobrze płatna, ale zawsze jest jakieś ale, widzowie, i w tym wypadku też jest duże jest pole, będzie trzeba było poświęcić więcej czasu, żeby to zrobić, tamto pole obkosić, a tak czas to mógłbym poświęcić na przesuwanie tego czasu, co będę mógł zrobić, czekać na akcję kukuruku, które się zbliża, bardzo szybko się zbliża, kurwa, akcja kukurydza, zobaczymy jak to nam wyjdzie z tą kukurydzą. No myślę, że dobrze tutaj też dosyć dobrze ta pszenica, widzę, sypie temu gospodarzowi, u którego teraz jestem. Usługa jest ekskluzywna, mógłbym rzec, bo zarabię resztę, jera z przyczepą przygnam tutaj, no i jadę to sprzedać na jakiś skup, jeszcze nie wiem na jaki, ale na jakiś pojadę to sprzedać. A tutaj zboże będzie koszone. Pierw obkosimy sobie wokół, tak jak elegancko powinno być. Tutaj mnie denerwuje bardzo, że to jest wąsko. Ten tutaj przejaździk. I ani na jeden header, ani na dwa, bo widać trochę jeszcze zostaje. Dobra, cofniemy se. Cofniemy se, o. Jeszcze. No i na winklu mu se nawrócamy. I rura w drugą stronę oczywiście. No i dobra. Co chcę powiedzieć, rzepak posiany elegancko. Kukurydza jeszcze nie jest dojrzała. Nie wiem, dlaczego ja takiej zielonej nie mogę kosić, ale... ale to jest też do naprawy. Bardzo bym też chciał, by... Kurczę. Bardzo bym też chciał, by trawa już mi odrosła teraz. Żeby na wiosnę już był elegancki odrościk. Żebym mógł już sobie tam super działać. Pole. Orientowałem się trochę w cenach pól pola. Na moje to są z lekka przydrogawe. No i też będzie trzeba trochę poczekać, aż ja sobie kupię pole w dzierżawę, czy się będę bawił. Można niby się w tą dzierżawę pobawić, ale się jeszcze zastanawiam, czy jest sens trochę się babrać w tą. Tak jak teraz, nie zostać przy mniejszej ilości pól, trochę usług. I wtedy każdy jest zadowolony, ja jestem zadowolony, wy jesteście zadowoleni. Psz, według mnie fajnie. Takie życie na tej gospodarce jest. Nic się nie przychachmięci ani nic. Trzeba uczciwie żyć, godnie. Godnie trzeba zarabiać. Nie wiem, tak jak Mafia Solec, mod z tym bykami jest dla mnie dosyć ciekawy, rurę sobie już wysunę i pognam. Przeteleportuję się, nie będę przecież
Kuta szedł po Steyera. Steyerem tu śmigniemy. Ojo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 j
sztajer. To jest sztajer. Tu przyjedzie. A dobra. Tura nie odpiną. Jadę z turym. Pierole. Co się beda. Cacką. Nie ma co się cackać. Cyk, myk, fuch. Przyczepka. No i elegancko gnamy już na pole. Dwa dzisiaj takie kursy. Ciach, tu ciach. Aj, wo, 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 po, po, ho, ho. Jeszcze, żebym dzisiaj nic nie piła, tu już widzę problemy. Ulu, lulu, lulu, lu. Co jest grane? Czekaj, jakby była usługa na prasowanie tego, tej działki. Jestem chętny, żeby ją przeprasować. Dobra, już włączamy mocarnię. Jestem chętny, żeby tu przeprasować to wszystko. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo żniwa ulegną końca, ale jeszcze nie teraz. Nie mam jakby słonecznik. U mnie jakby uległy już końca żniwa, ale tutaj na usługach jeszcze. Myślałem, że już nie będę w ogóle wyjeżdżał na usługi. No, zrobiłem jedną usługę tylko. Ale tu gospodarze trochę się zagalepulowali. Nie ma kto im wykosić. Mówię, a dobra, ja już tu powykoszą. Przyszli sami do mnie. Kombajn, żem wyciągnął. Pieniądze też nie są jakieś najgorsze, żeby to zrobić. Pieniądze są dosyć dobre. Więc czemu miałbym tego nie zrobić? Jeszcze swój sprzęcik jest, no to czemu nie? Dużo jest w tym roku tutaj na wsi słonecznika. Trochę się ludzie porwali na ten słonecznik. Ja się nie porwałem, bo przystawki nie mam. A też nie wiem, czy jest potrzeba taka, żeby ten słonecznik cały czas był. Dobra. Był cały czas. Łoku, wach, komuś tu. Nawrócimy na zimniokach, ale to nic, dobra. Surowiec pszenica należy dostarczyć na stację wiejską. Elewator zbożowy. Kurwa wodna, gdzie to jest? Co to jest? Elewator zbożowy. Czy to jest ten wiejski? Pierdolę, dwie tarta. Kuźczaki, to jest aż tam. Dobra, tu niech będzie. Ładnie dosyć tu sypło. Kuźwa, nie wiem, jaki tu jest arealik, ale... Ale, no... Sowicie, widzę. 5660 to jest jakieś... A z 7000 ktoś dostanie. Pies, rona, bo nawet więcej. Zależy, jak, no, zależy jaka jest cena i jak się tam dogaduje na tym elewatorze, bo... bo może być różnie z tym dogadaniem się. Ale myślę, że... Ale myślę, że będzie wszystko git. Dobra. Ej, rura, tu już. Tu jest krajówka. Nie, tu jest powiatówka. Chyba tak mi się zdaje, że tu jest droga powiatowa. Tu są te ładne łąki, można by to było kupić na usługę. Na usługę też można tu przyjechać bez problemu. Tu jakieś ule jeszcze. Pieron i kiperty pszenicy. To ja sobie otworzę picie. Leci wszystko. O. Kuźwa, jak to? 338. Nie taka była umowa, Suma 600 miała być. Ja pierprzę.
Ale mnie wydymali ty. Miało być więcej jest mniej. Kurwa. Nie wiem, tak to się nie będziemy bawić. Już z tym gospodarzem chyba by... Kończmy współpracę. Albo dobrze? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tylko tyle pisało, że... Dochód za zbiór. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tak. Byłem na targach Agrotech Kielce w niedzielę. Dużo osób, bardzo dużo, bo była też mega ładna pogoda. Prawie, nie no, wstaliśmy w godzinnym korku, żeby dostać się do targów. W godzinnym korku żeśmy stali, no nie będziemy okłamywać widzów. Dokładnie, nie wiem, tam na Google Mapach pokazywał 53 minuty, że będzie to trwać. W rzeczywistości, no trochę dłużej, miejsce parkingowe. Trzeba było tam znaleźć, no zapłacić. Trzeba było, bo... Dobra, teraz to będziemy szarpać. Przyjmij kontrakt. Tak. Miejsce parkingowe, bardzo dużo osób. Targi na ogół bardzo fajne. Można się pogubić, naprawdę można się pogubić. Nie ma... Jakbyś, jakby nie wiedzieliśmy, gdzie można dostać rozkład tych hali, tak chodziliśmy trochę na ślepo, nie wiedzieliśmy, gdzie co jest, trochę pochodziliśmy po tych halach, nie no, raczej wszystko żeśmy tam zwiedzili, teraz o, drukarka musi się uruchomić, mam nadzieję, że nikt nic nie drukuje, kurde, ciekawe. Dobra, widzę, po przerwie się widzimy. No, tak więc witam was znowu po przerwie. Nie mogę nagrać odcinka w całości, widzę. Dzisiaj cały czas ktoś coś ode mnie chce, ale... Dobrze, że... Refleks chudego byka jest, to on się szybko zatrzymuje. I się... Się robi. O. Tutaj też fajnie te pola są rozmieszczone. Można kupić trzy. Tamto też naraz. Zaorać grząbę. Według mnie mega fajnie połączyć te pola. W przyszłości będę musiał nad tym pomyśleć. Nie wiem, w tym roku jeszcze kupię jedno pole. Jedno, bo na tym nie prawdopodobnie będzie tylko stać. A resztę funduszu nie wiem. Na pewno chcę przeznaczyć całość funduszu na zakup nowych maszyn, takie jak opryskiwacz i nowe maszyny do nowej uprawy, która będzie na moim kanale w przyszłym roku, no w przyszłym sezonie tutaj w farmingu. Bardzo fajnie, myślę, że to wyjdzie. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Pola numer 11. Prawdopodobnie nie będę robił duże pole, dużo jest robienia. Zapłata też nie jest jakoś bardzo duża. Trochę, znaczy jak oglądałem pole, no pole jest dosyć spore, ale zapłata jest no dosyć średnia, nawet wam teraz wam to pokażę. 2,8. A tu jest prasowanie bel, czyli sianokosy zrobić. Tu jest jakieś kultywatorowanie. Pole numer 2. Które to jest pole numer 2? O, pole numer 2. Kultywator. Brać grubera i jechać na usługę. Co mogę powiedzieć? Usługi jak usługi. Mniejsze lub większe. Trzeba wykonać jak jest i no płaca to. Czemu nie? Czemu nie robić tego jak pieniądze są to? Ogień wam powiem i się wszystko samo robi. O. I tak trzeba żyć, wam powiem. Tak trzeba żyć. Sianokosów nie chcę za bardzo na razie robić. W przyszłym roku może jak ja sam będę robił sianokosy, to od razu na usługę. Na usłudze będę
próbował może jakieś anokosy łapać, żeby za jednym zamachem robić u siebie i tam. Zobaczymy. Sprzęt dosyć jakiś tam jest. Łąki też nie są jakieś za bardzo pokaźne. Czemu nie? Jakbym to jeszcze miał dużo łąki, to jeszcze mógłbym. Te testy w tym roku też były takie. Wiedziałem, że nie będę kupował tak sporych maszyn, ale no, się natrafiły okazje, no to czemu nie wziąć i nie potestować tych maszyn? Wszystko fajnie, elegancko według mnie wygląda, no to tylko brać. Ja jakbym miał więcej pieniędzy, no to czemu nie skorzystać z maszyn. Teraz lecimy po Steyera. Steyer, nie gasimy Steyerka, po co? Przecież pieniądze są na paliwo. I gdzie to trzeba zawieźć? Wow, tu są kontrakty. W trakcie, na elewator zburzony. No tu co jest? Burak cukrowy, Julita Kubicka, Maciej Marzec tu, a tu jest co? Też burak cukrowy, no. Ludzie się szarpią o tego buraka, coś widzę. Dobra, mocarnia, możemy go złożyć. Jak się składa. A my ja już sobie jadę tym Steyerem, to wywieź. Se nawrócimy. I tu, na tym skupie jeszcze chyba, żebym nie był w ogóle. Możemy na... wow, malutki, do tyłu nie patrzmy. Trochę żem to pokrzywił. Z lekka sprzęcik, ale to nic, bo usługodawca mi tu wynagrodzi. Dobra. Wjeżdżamy na wagę. Dobra, widzowie, dziękuję wam. Tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć. Na razie.